Amelia Szyszka. Przyjaciele, dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami i za siedmioma morzami, w krainie Smutolandii, żył sobie mały, smutny i samotny krasnoludek Gutek. Wcześniej żył razem ze swoją mamą i tatą oraz resztą mieszkańców w wiosce Nibylandii. Pewnego dnia stracił swoich rodziców i był tak bardzo smutny, że jak tylko ktoś przybywał w jego towarzystwie, od razu również taki się robił. Rośliny przestawały przy nim rosnąć i kwitnąć. Słońce nie pojawiało się na niebie i ciągle padał deszcz. Wielu było śmiałków, którzy próbowali rozśmieszyć i poprawić humor Gutkowi, lecz nikomu się to nie udało. Próbowali opowiadać żarty, przedstawiać śmieszne przedstawienia, lecz niestety na Gutka nic nie działało. Nawet gdy ktoś próbował go gilgotać, również to nie przynosiło rezultatu. Wtedy mieszkańcy Nibylandii kazali opuścić Gutkowi ich wioskę, żeby mogli zacząć z powrotem żyć jak wcześniej, szczęśliwi i radośni. Krasnoludek tak bardzo tęsknił za swoimi rodzicami i wiedział, że musi opuścić krainę, żeby innym mogło się żyć dobrze. Smutolandię zamieszkiwał tylko on sam, gdyż nikt nie chciał z nim mieszkać i być ciągle przygnębionym. Gutek z dnia na dzień coraz bardziej tęsknił za swoimi rodzicami i pogodził się już z tym, że zawsze będzie samotny. Pewnego razu w Nibylandii pojawiła się mała i ciekawa świata myszka chrupcia. Gdy rozmawiała z mieszkańcami, spytała, co to za kraina jest obok ich krainy, gdyż przechodząc nie zauważyła tam nikogo. Obawiała się, co może ją tam spotkać, gdyż zauważyła, że jest tam szaro, buro i ponuro, a na dodatek ciągle pada deszcz. Mieszkańcy ostrzegli ją, by omijała ją z daleka, gdyż Gutek zaraża swoim smutkiem wszystkich i wszystko. Myszka wysłuchała opowieści o Gutku i gdy już wiedziała, że nie grozi jej żadne niebezpieczeństwo, postanowiła, że go odwiedzi. Chrupcia idąc musiała być bardzo ostrożna, by nie wpaść do głębokich kałuży, które spotykała na swojej drodze. W końcu przed jej oczami ukazał się mały czarny domek. Podeszła bliżej i postanowiła, że zapuka, by poznać jego lokatora. Pewnego dnia Gutek usłyszał pukanie do drzwi, bardzo się zdziwił, ale szybko pomyślał, że to na pewno deszcz stuka po dachu i że mu się coś przesłyszało. Wtedy usłyszał jeszcze głośniejsze pukanie i był już pewien, że ktoś na pewno puka do jego drzwi, ale jego nikt nie odwiedzał, więc nikogo się nie spodziewał. Otworzył drzwi, zobaczył, że stała przed nimi mała myszka, która szybko się przedstawiła, że nazywa się Chrupcia. Gutek ostrzegł myszkę przed samym sobą i powiedział, że czym prędzej powinna opuścić jego dom, zanim stanie się takim samym smutnym stworzeniem jak on. Chrupcia opowiedziała Gutkowi swoją historię, w której tak samo jak on straciła swoich rodziców, za którymi również bardzo tęskniła, ale wiedziała, że jej rodzice nie chcieliby, żeby się smuciła. Tylko życzyliby sobie, by poznała świat i żyła tak, jakby oni zawsze przy niej byli i Chrupcia tak właśnie czuła, że rodziców ma zawsze przy sobie. Miała ich zdjęcie w medalionie, który nosiła na szyi, a oprócz tego tak bardzo ich kochała, że zawsze miała ich w sercu. Myszka Chrupcia postanowiła zamieszkać razem z Gutkiem. Dużo ze sobą rozmawiali i pewnego dnia zauważyła, że w krainie Smutolandii zza chmur zaczęło pojawiać się słońce. Kraina powoli zaczęła nabierać kolorów. Gutek już nie był taki smutny jak na początku, kiedy pojawiła się pierwszego dnia w jego domu. Tak mijały dni i lata, aż w końcu Gutek zaczął się uśmiechać i cieszyć z życia. Kraina Smutolandia w końcu zaczęła tętnić życiem, zaczęły rosnąć kwiaty i drzewa. Zwierzęta zaczęły zamieszkiwać krainę i w końcu Chrupcia i Gutek mieli nowych przyjaciół. Krasnoludek był bardzo wdzięczny myszce, że postanowiła go odwiedzić i odmienić jego życie. Nie przypuszczał, że jeszcze kiedyś na jego ustach pojawi się uśmiech, ale przy Chrupci wszystko było możliwe. Wiedział, że ona to jego prawdziwa przyjaciółka, na którą może liczyć w każdym momencie.
Czuł z nią wyjątkową więź. Chyba dlatego, że dzielili podobne losy, że kiedyś spotkało ich to samo nieszczęście. Gutek wiedział, że nie trzeba się ciągle smucić, by pamiętać o rodzicach, że można normalnie żyć i nadal o nich myśleć i mieć ich w sercu. Smutolandię zaczęli odwiedzać mieszkańcy krainy Nibylandii. Gutek już nie był sam, miał wielu przyjaciół wokół siebie, którzy dobrze mu życzyli i chcieli jego szczęścia. Dlatego postanowił, że już nigdy więcej nie będzie się smucił.